On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love gave to me three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fourth day of Christmas, my true love gave to me four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. Proszę Państwa, jestem Państwu winien pewne wytłumaczenie, nawet usprawiedliwienie. Mianowicie, lepszy jestem w słowie czytanym, aniżeli mówionym. Przygotowałem sobie, tak jak już na innych tego rodzaju uroczystościach, karteczkę. Chciałbym jednak Państwa zapewnić, że nie pisał tego mi nikt. Nawet moja żona, która jedyne, co mi kiedyś napisała, to listę zakupów, której i tak nie mogłem przeczytać i kupiłem zupełnie coś innego. Więc bardzo proszę wszystkich o chwilę uwagi. Witam Państwa bardzo serdecznie w ten świąteczny czas. Czas życzeń, tych pobożnych i tych, które na pewno się spełnią. Od wielu już lat nasz klub jest miejscem, w którym spotykają się osoby w różnym wieku, różnych profesji, a nawet o odmiennych zainteresowaniach. Jednak pasja jeździecka, uprawiana osobiście bądź przez najbliższych, powoduje, że chętnie tu przyjeżdżamy i spędzamy swój wolny czas. Są wśród nas również ludzie związani z Dereszem poprzez swoją pracę. Zapewne nie działoby się tak, gdyby nie atmosfera tego miejsca, gdzie spotyka nas życzliwość, zrozumienie i chęć pomocy w rozwiązywaniu różnych, nie tylko końskich dylematów. Bardzo się cieszę, że dzisiaj też wspólnie spędzimy ten czas. I życzę wszystkim Państwu na co dzień ciepłej i życzliwej aury, a także tego, by chwil relaksu było w Waszym życiu jak najwięcej i byście spędzać je mogli w towarzystwie tak doborowym, jak dzisiejszym. Proszę Państwa, za chwilę podzielimy się opłatkiem. Pożyczmy sobie wzajemnie tego, co dla każdego jest najbardziej wartościowe. A później uczcimy ten dzień spożyciem posiłków, które na dzisiejszą uroczystość wszyscy razem wspólnie przygotowaliśmy. Dziękuję bardzo.